Różowa gitara dla faceta? Nie, no kolor różowy to jest przecież dla dziewczynek, no tak? Dla dziewczynek jest różowy, a dla chłopców jest niebieski, a każdy prawdziwy facet powinien mieć gitarę koloru... No właśnie, jakiego? Witajcie na Overdrive Fan Studio, a w tym materiale zapraszam Was serdecznie do pogadanki na temat koloru różowego, na temat jego historii. Czy to zawsze było tak, że kolor różowy był dla dziewczyn, a niebieski dla chłopców? Pogadamy też sobie, słuchajcie, na temat różowych gitar i gitarzystów grających na nich. Zapraszam serdecznie. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. Słuchajcie, ten materiał nagrywam właściwie z kilku powodów, które ostatnio się u mnie wydarzyły. Jak dobrze wiecie, wrzucam różnego rodzaju filmy na kanale oraz sam osobiście, jak widać po moim ubiorze, po tym co mam tutaj, bardzo lubię kolorowe rzeczy. Mam gitary w kolorach czerwonych, niebieskich, zielonych oraz różowych i uwielbiam te kolory. Natomiast ostatnio, słuchajcie, wrzuciłem film o Harleyach, Bentonach ST Modern. Akurat miałem kolor biały oraz kolor różowy. I tutaj pozwolicie, że zaposiłkuję się. Pod tym filmem dostałem taki oto bardzo ciekawy do zanalizowania komentarz. Normalny facet nie kupuje różowych, zielonych czy błękitnych gitar. Takie gitary są dobre dla kapeli dziewczęcej w liceum. I słuchajcie, pozamiatane. Pewien jegomość postanowił tak powiedzieć sobie, więc niebieska, zielona, różowa. Tam jeszcze tych niebieskich i różowych troszeczkę tutaj znajdę. Więc drogą dedukcji wychodzi na to, że według tego pana prawdziwym facetem no ja nie jestem, prawda? To w takim razie ciekawe, jaki jest prawdziwy facet. Ja tam zacząłem z nim jakąś dyskusję, no bo przecież tacy gitarzyści jak Borysewicz, Skawiński, Nick Johnston, Corey Wong, w ogóle milion innych krajów na tych kolorach, ale nie o to tutaj chodzi. Otrzymałem bardzo ciekawą odpowiedź. Zresztą możecie to sobie wszystko na kanale prześledzić. Otóż pan napisał, że żeby nie było, że to co napisałem proszę nie wiązać z seksualnością. Mnóstwo facetów tak ma, że boją się myszy, szczura, żaby węża, a na widok kwi robi im słabo. Tu chodzi o postrzeganie pewnych doznań. No, widać, że filozofii nie skończyłem, ponieważ, no tak mówiąc szczerze, naprawdę ja do końca nie zrozumiałem, o co tutaj tak naprawdę chodzi. A drugi temat to jest taki, że zadzwonił do mnie ostatnio klient, który powiedział, że chce ode mnie kupić takiego ala Gibsona SG od Harleya Bentona. Po czym ja mówię, tak, oczywiście mam w dwóch kolorach, mam niebieskiego oraz różowego. I facet, jak tylko usłyszał to zdanie, to co? Jakby po prostu, nie wiem, jakiś, nie mam pojęcia. Co? Różowego? O panie, nie, na różowego, nie, ja to, różowego, nie panie, to białego. To ja mu tłumaczę, no przecież widzi pan, jakie są zdjęcia. No, ta gitara może wyglądać gdzieś tam z daleka jak biała, natomiast to nie jest biały, taki jak śnieżno-biała biel mojej ściany, tylko on ma taki lekki odcinek róż, w zależności od tego, wiecie, jak światło pada, jak to wygląda. No gdzieś tam na zdjęciach może to wyglądać jak biały, jak się ma, nie wiem, inne kolory w monitorze. Natomiast jest to lekki kolor różowy. No, natomiast w ogóle swoją drogą absolutnie fantastyczna gitara i pięknie wykonana właśnie. Mam nadal dwie sztuki, niebieską i różową, jakby ktoś chciał, czyli obie nie męskie tak naprawdę. Może jakaś dziewczyna do kapeli w liceum by chciała, to zapraszam do kupienia na Muzycznych Gratach. Macie link w opisie. I te dwie sytuacje skłoniły mnie właśnie do nagrania tego materiału. Zwłaszcza, że jak pojechałem prowadzić zajęcia z moimi studentkami właściwie, bo były same dziewczyny,
na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, a mamy tam przedmiot kultura muzyczna, to jak zaczęliśmy rozmawiać właśnie o kulturze, okazało się, że jedna ze studentek gdzieś tam jeszcze dodatkowo robi doktorat na temat kolorów, to właśnie zaczęliśmy dyskutować na temat kolorów i ja właśnie między innymi zapodałem to, co zapodałem w tym momencie wam. I czego ja się dowiedziałem właśnie od tych moich studentek? O tym, że kolor różowy był jakby odpowiednikiem koloru czerwonego, czyli tego królewskiego koloru dla facetów, tyle że jako stonowany odcień był przeznaczony właśnie dla chłopców. Ja tego, słuchajcie, nie wiedziałem, natomiast kolor niebieski był kolorem przeznaczonym dla dziewczyn, ponieważ kojarzył się właśnie z Maryją i z tam jej jakimś okryciem z jakiegoś tam rysu historycznego. Ja zresztą zgłębiłem ten temat troszeczkę w sieci, znalazłem jakieś artykuły i pozwolicie, że teraz kilka rzeczy wam przeczytam, nie będę tutaj nic zmyślał. Może trudno to uwierzyć, ale kiedyś różowe ubrania uznawano za męskie. Róż był wówczas bledszą, bardziej stonowaną wersją czerwieni barwy królewskiej, której uzyskanie wiązało się z ogromnymi kosztami. Malarze zazwyczaj ubierali na różowo Jezusa, by podkreślić jego boskość i najwyższy status. W rzeczywistości, to jest nieistotne, tak było w średniowieczu, ale i później. Do naszych czasów zachowały się chociażby różowe stroje dworzan Ludwika XVI, rysunki przedstawiające armię żołnierzy napoleońskiej czy polskich ułanów. Prawda? Niesamowite. Tutaj w kolejnym źródle okazuje się, że faktycznie na początku w XIX i na początku XX wieku różowy był przeznaczony dla chłopców, a niebieski dla dziewczynek. Różowy był uważany za odpowiednik męskiej czerwieni dla małych chłopców, natomiast niebieski był postrzegany jako kobiecy ze względu na skojarzenie z płaszczem Matki Boskiej. To już o tym mówiłem, prawda? Dopiero w latach 50. XX wieku różowy zaczął być promowany jako kolor dla kobiet. Także wszyscy ci, którzy w tym momencie negują istnienie różowego koloru, albo mówią, że to jest kolor dla bab, dla dziewczyn, że to kolor nie dla faceta, troszeczkę muszą zagłębić się w historię. Wiecie, w dzisiejszych czasach, a właściwie myślę, że od tych lat 50. pranie mózgu i wszelkie zmiany formulacji można poprzez masy zrobić właściwie wszystko. Natomiast jak sobie gdzieś tam czytałem nawet komentarze pod moimi filmikami z różowymi gitarami, to faktycznie jest część z was, którzy piszą, że absolutnie fantastyczne to wygląda ten różowy kolor i tak jak ja, lubicie ten kolor. Zresztą firmy produkujące gitary jak Fender, jak nie wiem, Schecter, jak ktokolwiek, czy Harley Benton, też przecież nie robią tych gitar tylko dla dziewczyn. Tych gitarzystów też całą masę możemy zobaczyć w takich kolorach. I powiem wam szczerze, ja mam kilka różowych swoich gitarek, tak? Zacznijmy od tego Marka Hopusa, który koniecznie chciałem, żeby był w takim właśnie różowym odcieniu. Wygląda dla mnie fantastycznie. To już w ogóle jest podwójne przegięcie pały, nie? Nie dość, że różowa gitara to jeszcze brokatowa. To dla dziewuch, także ja i mój serdeczny kolega Bazuk, którzy mamy na pewno takie gitary, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma. Niestety nie jesteśmy facetami już, antyfacetami jesteśmy do kwadratu. Wygląda to dla mnie fantastycznie. Więc okej, ja rozumiem, że każdy ma prawo powiedzieć, że jest brzydka, że mu się nie podoba i tyle. Tak jak mi się nie podobają czarne gitary, bo paluchy się odciskają. Takie włosy sobie muszę jeszcze zrobić, nie Marta? A propos różowego. Ładnie mi by było w różowych wąsach? Marta? Dziwnie. Dziwnie? A pokaż, robimy teraz mnie w różowych włosach. Lubicie takie... O! Przepięknie wygląda, nie? Ej, kup sobie farbę. Ale ty masz takie, co będą ci bardzo ciemne. Będą mi bardzo ciemne. Takie oczary wyjdą. Także słuchajcie, czy kolor jasno-niebieski, czy kolor zielony, różowy, czarny, żółty, naprawdę nie bawmy się w te stereotypy. Niech każdy gra na takim instrumencie, na jakim chce grać.
A naprawdę tych, którzy twierdzą inaczej, że kolory mają płeć, o, może tak powiem, zapraszam serdecznie do zapoznania się z historią, ale wiecie, jakie mamy społeczeństwo w tym kraju, zwłaszcza, nie? Myślę, że no, może w większych miastach jest trochę lepiej, ale no, zacofanie i stereotypowość niestety rządzą, o. Cio, Misiu? Tak, to... A wiesz, że Anna robiła tak? No. Takie nagrywania. Marta, jakie są moje ulubione kolory? Niebieski. No. Co jeszcze? Zielony? Różowy też i zielony też. Ale zresztą czerwone gitary też lubię, żółte też lubię. Może jakąś czarną kiedyś dorwę, taką, która mi się mega podoba, to też będzie mi się podobało. Słuchajcie. Ona jest ta brokatowa. Brokatowa jest najlepsza, nie? No właśnie. Ta, ta. Jeszcze ta złota. O, złota. A złoty kolor to... Właśnie. A złoty kolor to męski czy nie męski? Dziewczyny? Nie wiem. No. Wiecie, firmy produkujące ciuchy też robią pranie mózgu właśnie. Wchodzi się do sklepu z ciuchami i się widzimy. Różowe dziewczęce, niebieskie chłopięce, czy tam czarne są chłopięce. Niech każdy chodzi i ubiera się to, co tak naprawdę lubi. Co nie, dziewczyny? No ja to polubiłam czarne i nie lubię różowego. Ty nie lubisz różowego? No nie lubię. To czemu masz różowe włosy? No bo nie było innego wyboru, bo chciałam granatowy, bo mama powiedziała, że możemy sam wybierać, ale granatowy by mi wyszedł za ciemny. Mhm. Więc jedynie wyjście to był różowy. A ja polubiłam zielony kolor. No widzicie. Każdy lubi swoje. Nie, jeszcze nie lubię taki kolor. Jeszcze polubiłam. Zielony. Kolor. No. To nie jest zielony. A jaki to jest? Turkusowy, taki miętowy. Turkusowy. A ja polubiłam. No. Kolor. Dobra. O taki. No i tym oto sposobem, słuchajcie, chyba kończę nagrywanie tego materiału dla was. Właściwie miał trwać 3 minuty, a pewnie znowu trwa 13. Chciałem po prostu troszeczkę was uzmysłowić. Celinka, nie baw się światłami. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach i napiszcie w komentarzach, co wy myślicie a propos różowych gitar, a może niebieskich, a może zielonych. Czarnych. Czarnych też. Dlaczego? Albo taki... Nie, wiecie, imidż sceniczny gdzieś tam też jest istotny. Różowy. Jakby Rammstein tak wyskoczył... To, a jak się nam nazwa taki Celuś. Kolor? Jak się nam nazwa taki kolor? Jakby Rammstein wyskoczył z jakiś, nie wiem, behemot. A jak się nazywa taki kolor? No jest podpalany. Podpalany, dziwny. Jakby jakaś kapela ciężko death metalowa wyskoczyła w różowych gitarach, to myślę, że część ludzi by się oburzyła. Chociaż może tak za chwilę będzie. Myślę, to są tylko kolory, słuchajcie. To są tylko kolory. Dobra. Dzięki serdeczne, dziękuję patronom, dziękuję wszystkim oglądającym, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fun Studio.